zagrywał. No dobra. Dla mnie ten koncert jest ogromną niespodzianką, ponieważ dziewczyna ma tak niesamowitą ekspresję. Robi takie unikatowe rzeczy ze swoim głosem. Od jakiegoś bardzo takiego miękkiego, śpiewnego wokalu przez taki bardzo folkowy nastrój do niesamowitego wręcz krzyku. Piękne to było, naprawdę piękne. Ja co ja mogę powiedzieć, co mnie z... Najważniejsze jest to, jak tu trafiłam, bo to jest... Ksenia jest osobą, o której już wcześniej rozmawiałam z różnymi koleżankami, na przykład z innych miast. I ona pewnie jest od kilku dni w Polsce. I było tak, że do mnie dzwoniły albo na Facebooku publikowały informacje, że trafiły przypadkiem na jej koncert. To jest ktoś, kogo znamy tylko z YouTube'a. No i kiedy ja żałowałam, że nie byłam w Gdańsku na jej koncercie, że nie byłam gdzieś tam na jej koncercie, że nie będę mogła pojechać jeszcze gdzieś indziej, ponieważ praca zatrzymywała mnie w domu, okazało się, przypadkowo trafiłam na to, że jakieś 3 km od mojego domu Ksenia będzie grała koncert właśnie tutaj w Puszczykowie, w Lupie. Pracowni artystycznej i to był dla mnie naprawdę wspaniały prezent, że mogłam ją usłyszeć na żywo. A piosenki, które wykonuję, nie wiem, nie umiałabym określić tego jakoś tak, żeby w gatunku. Jest to na pewno coś takiego refleksyjnego i spokojnego, ale tak jak już tu wiele osób mówi, to jest tak ekspresyjny wykonawca, ekspresyjna wykonawczyni. Też osoby, której towarzyszą, dziewczyny z chórku. No myślę, że i pięknie śpiewają i tyle wyrażają tym śpiewem, że nie przeszkadza mi nawet moja taka trochę bariera jednak językowa. Czy ja tego nie za dobrze rozumiem angielski. Ale wydarzenie muzyczne ogromne i żałuję, że dzisiejszy koncert nie był przy większej publiczności, chociaż mówię, to był niesamowity prezent, bo w takiej kameralnej oprawie ten śpiew był naprawdę prosto do serca. Ale to był również nie tylko głos, ale i mowa ciała. Niesamowita mowa ciała. To jest show, to jest coś na większą publiczność, na większy koncert, spokojnie. Może już przestać? Dziękuję. Mokre ręce.